Nazywam się Andrzej Szynkowski, jestem pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, konkretnie Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego. To, o czym chciałbym opowiedzieć i do prezentacji, do której Was dziś zaproszę, to następujący temat. Chciałbym mówić trochę o badaniach, też szukaniu życia po studiach, ale też tym, co mamy do zaoferowania dla absolwentów, czy w jaki sposób z absolwentami współpracujemy. Krótko mówiąc, o różnych planach rozwojowych i możliwościach, które czekają na Was w sytuacji, w której spotkacie się z Uniwersytetem Łódzkim. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od krótkiej rozgrzewki, od takiej szybkiej rundy z pytaniami. W tym celu wykorzystamy sobie aplikację Mentimeter. Być może część z Was ją kojarzy. Jeśli nie, będzie to okazja, żeby ją przećwiczyć. Można albo otworzyć nowe okno przeglądarki, albo, i to bym sugerował, wykorzystać swoje smartfony. Za moment zmienię ekran i zaproszę Was do wpisania tam kodu, który w tym momencie też jest widoczny na slajdzie, ale na sam początek poproszę o wejście na stronę menti.com. Za moment, co będziemy robić, już pokazuję dalej. Okej, ja już też przechodzę w takim razie na ten ekran, powinien być już dla nas wszystkich widoczny. U góry ekranu mamy adres strony menti.com i kod 31500656. W momencie, w którym uda Wam się dołączyć, wpisać ten kod, bardzo poproszę o kliknięcie symbolu kciuka, wtedy będę wiedział, że już ktoś tutaj jest ze mną. OK, mamy pierwszą osobę, dziękuję. Czekamy na kolejne, strona menti.com, kod do wpisania 31500656. Widzę też, że adres, link pojawił się na czacie. Dziękuję za pomoc. Jeśli ktoś jeszcze do nas dołączy, super. Jeśli nie, za moment przejdziemy dalej. Zadam trzy pytania, trzy wątki, o których też dzisiaj będę mówił i od których chciałbym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. No okej, jak ktoś dołączy, to dołączy. Pierwsza rzecz, pierwszy wątek, czy pierwsze pytanie to, z jakiej miejscowości się w tym momencie z nami łączycie? Ja jestem w Łodzi, bardzo się cieszę, że online możemy się spotkać, a pytanie, skąd wy jesteście? Okej, też mamy Łódź. Czy poza Łodzią jeszcze jakieś miejscowości? Okej, mamy Gdynię, mamy Piotrków, Trybunalski, więc też w miarę po sąsiedzku. Okej, dzięki. To znaczy, że powoli jeszcze do nas dołączają osoby, bo mieliśmy dwójkę, mamy trójkę. Zobaczymy, być może pod koniec, czy w dalszej części prezentacji będzie nas trochę więcej. Więc miło, że jesteśmy z różnych miejsc. Dziękuję za te informacje. Rzecz druga, to poza tym, skąd się z nami łączycie, no to moje pytanie jest takie, kim jesteście? Czy reprezentujecie grupę uczniów czy uczennic? Może bierzecie udział w tegorocznym konkursie Explory? Może studiujecie, albo jesteście po tej drugiej stronie, która uczy nauczyciele, może pracujecie jako przedstawiciele biznesu, reprezentujecie, tak jak ja, uczelnię wyższą, albo też dzisiaj macie swoje wystąpienie w ramach festiwalu. Jest też opcja inna, jeśli nic nie pasuje, można też udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Jeśli ktoś łączy te funkcje ze sobą, to jak najbardziej można więcej odpowiedzi zaznaczyć. Klikamy wtedy na koniec submit. Tak jak widzimy, mamy kogoś, kto się uczy w szkole średniej pewnie. Mamy też kogoś, kto być może równocześnie jest uczestnikiem bądź uczestniczką tegorocznej edycji konkursu. Mamy też, podobnie jak ja, reprezentantów uczelni wyższej i kogoś, kto reprezentuje inną grupę. Jeśli masz dostęp do czatu, to możesz się podzielić, co pod tym hasłem inne się kryje. Są też studenci, studentki. No okej.
to wiemy już trochę więcej na temat tego, do kogo mówię i z kim się spotykamy. Cieszę się też, że przychodzicie z różnymi doświadczeniami. O różnych doświadczeniach, różnych możliwościach będę starał się w ciągu tych kilkudziesięciu minut, które wspólnie spędzimy, opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, ostatnie pytanie. Poproszę was, żebyście podzielili się hasłami, z którymi kojarzy wam się studiowanie. Pierwsze słowa, pierwsze rzeczy, które przychodzą wam na myśl w okienku, które teraz widzicie na swoim smartfonie, możecie wpisać trzy hasła, wysyłać je klikając przycisk submit. Takich zestawów trójek można oczywiście wysłać więcej niż tylko to jedno, więc czekam na odpowiedzi i wasze skojarzenia. Co przychodzi do głowy, kiedy myślicie o studiach, studiowaniu? Okej, przygoda, nieznane, ale też ciężki wybór. Mamy pierwsze odpowiedzi. Co jeszcze? Pojawiły się też doświadczenia, nauka, pojawiła się wiedza. Ale też mamy imprezowanie, przyswajanie dużej dawki. Zakładam, że wiedzy, przygoda. Zwróćcie uwagę, że hasło nauka jest trochę większym fontem napisane. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pojawiła się więcej niż jedna odpowiedź, czy jedno wskazanie na jakiś określony typ, no to wtedy to hasło będzie większe. Więc to pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy większej ilości osób, które już udzieliły swoich odpowiedzi, to jest to właśnie nauka. Czy coś jeszcze? Jeśli tak, to dajmy sobie ostatnie kilkanaście sekund na dopisanie dalszych skojarzeń. W ten sposób powstaje nam mapa skojarzeń właśnie z uczelnią, ze studiowaniem. A do tej mapy za moment będę się odnosił. No dobrze, mamy w takim razie parę odpowiedzi. Dziękuję wam za zaangażowanie i podzielenie się swoimi skojarzeniami. I pozwólcie, że udostępnię z powrotem prezentację i opowiem o tym, czego dzisiaj się spodziewać, co przygotowałem, co tu konkretnie będzie się działo. Kiedy słyszymy o uczelni, kiedy myślimy o studiowaniu, no to na ogół możemy sobie pomyśleć o samym okresie studiów. Mam tutaj na myśli ten czas od momentu odebrania wyników matury, dokonania ciężkiego wyboru, który przed chwilą też pojawił się na naszej mapie skojarzeń co do kierunku, złożenia dokumentów na ten kierunek, na który najbardziej chcecie iść. No i cały ten okres studiowania, aż po moment, w którym odbieracie dyplom, pobronicie pracę licencjacką, czy jeśli uczycie się dużej pracę magisterską. Niektóre osoby kontynuują swoją przygodę, wybierając doktorat, rozpoczynają swoją naukową ścieżkę. To też jest ok. A co, gdyby w myśleniu o uczelni nie ograniczać się wyłącznie do studiowania i spojrzeć na samą naukę, która też pojawiała nam się w tej mapie skojarzeń i doświadczenie trochę szerzej? No, takie podejście towarzyszy nam na Uniwersytecie Łódzkim i właśnie o nim będę opowiadał podczas naszego spotkania. Chciałbym odnieść się do trzech różnych perspektyw, do trzech różnych momentów patrzenia na uczelnię i tym będę się dzielił. Bo chcę mówić o nauce i doświadczaniu nieco inaczej niż na ogół ma to miejsce, kiedy myślimy właśnie o szkolnictwie wyższym. Podzieliłem to na rozdziały i pierwszym rozdziałem, do którego chciałbym się odnieść, to jest ten moment, w którym jesteście w szkole średniej, w którym przed wami ciężkie decyzje do podjęcia. Nie tylko tego, jakie przedmioty wybrać na maturze i które zdawać, które otworzą wam dalsze możliwości, ale też jak w ogóle kierować swoją dalszą ścieżką. I z mojej perspektywy i z perspektywy w ogóle Uniwersytetu Łódzkiego to jest bardzo dobry moment na ten pierwszy kontakt z uczelnią. My w Łodzi prowadzimy swoje liceum, więc w ogóle można nas poznać jeszcze na etapie szkoły średniej, ale to nie o liceum dzisiaj będę mówił. Pokażę wam za to trzy programy, które przygotowaliśmy z myślą o szkołach średnich i które realizujemy. Niektóre od wielu lat, inne właśnie debiutują w
składając się na różnego rodzaju możliwości rozwojowe dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z uczelnią w tym najbardziej klasycznym ujęciu, czyli studiowania już po maturze, a są właśnie w szkole średniej. Na sam początek chciałbym, żebyście poznali, poznały kilka osób. Na początek Juliusz. Juliusz badał motyw człowieka grzesznika w malarstwie Hieronima Boscha, czyli niderlandzkiego artysty z przełomu gotyku i renesansu. Poza Juliuszem poznajcie Zuzannę. Zuzanna podążała tropem rzymskich cesarzy, przyglądała się próbom odtworzenia ich wizerunków na podstawie tekstów i cyfrowej rekonstrukcji. Kolejny bohater, Michał, zagłębiał się w świat giełdy, prześwietlając największe spółki należące do WIG20. Helena wybrała XIX-wieczną literaturę brytyjską, interpretowała teksty, zbierała informacje na temat życiorysów autorek. Sebastian pracował nad tematem oblężenia Leningradu w trakcie II wojny światowej. A ostatnia z osób, którą na koniec wam przedstawiam, to Mateusz. Mateusz uczył się programowania gier na platformy VR. Na zdjęciu widzicie go razem z Norbertem Borowskim, członem jego projektu. No i tym, co łączy tę grupę, oprócz tego, że podążają za swoimi pasjami, jest to, że wszyscy brali udział w programie Zdolne Uczenie, Świetny Student. Czym jest ten program, na czym polega? Program wystartował w 2018 roku i ma na celu stworzenie przestrzeni, zaproszenie uczniów i uczennic ze szkół średnich do tego, żeby razem z Uniwersytetem Łódzkim mogły rozwijać swoje zainteresowania naukowe. To działanie z jednej strony jest skierowane do laureatów czy uczestników, uczestniczek olimpiad przedmiotowych, ale miejsce w nim bez problemu też znajdą osoby, które niekoniecznie odnoszą spektakularne wyniki w nauce, a po prostu mają pasję i przejawiają chęci podążania za tymi pasjami. Sam program trwa kilka miesięcy, podczas których pod okiem opiekunów naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego powstają projekty badawcze. Stąd też licealni badacze, którzy pojawili się w tytule mojego dzisiejszego wystąpienia. Poza samym działaniem i korzystaniem z zasobów uczelni, rozwijaniem swoich pasji, no to z udziałem w tym programie wiążą się też dodatkowe korzyści. Jakie? No takie, że absolwenci i absolwentki programu, jeśli zdecydują się na kontynuowanie swojej przygody z Uniwersytetem Łódzkim, no to mogą skorzystać z różnych dodatkowych korzyści, takich jak podczas studiów już wsparcie tutora, opracowanie indywidualnego planu i programu studiów, który będzie dopasowany do nich. I to nie oni będą do siatki zajęć musieli się wpisywać, ale to ta siatka zajęć będzie na tyle elastyczna, że będą mogli to pogodzić ze swoim rozwojem. Dodatkowo osoby, które uczestniczyły w tym programie i które trafią do nas do Łodzi, mogą też korzystać na samym początku swojej przygody z Uniwersytetem Łódzkim ze zniżek na mieszkanie w akademikach, więc studencki budżet na tej pierwszej prostej kontaktu z Uniwersytetem Łódzkim nie będzie nadszarpnięty. Ale to jeden z kilku programów, który robimy. Kolejna propozycja, którą chciałbym wam przedstawić, to Laboratorium Innowacji. To jest coś nowego, bo wystartowaliśmy z tym projektem, w zasadzie z jego pilotażem, dopiero w tym roku akademickim. Jesteśmy świeżo po pierwszym spotkaniu. Odbyło się w poniedziałek i zrzut ekranu z tego spotkania widzicie na slajdzie, który udostępniam. A sam program jest skierowany do uczniów, uczennic szkół średnich z regionu. No i ma za zadanie uczyć twórczego rozwiązywania problemów, kreatywności. My też staramy się w ramach tego działania pielęgnować taką wrażliwość na problemy, które pojawiają się w najbliższym otoczeniu i wspierać w prowadzeniu działań i uczeniu się takich praktycznych akcji, a nie tylko teoretycznego uczenia się o tym, jak można by było praktycznie działać. I Cały ten program ma następującą konstrukcję. Uczestnicy i uczestniczki z różnych szkół są podzieleni na międzyszkolne zespoły, więc mieszamy te środowiska, z których osoby do nas trafiają, tak żeby nie dusić się we własnym sosie, a też mieć okazję do poznania nowych perspektyw, nowych osób, nowych potrzeb i wspólne działanie. No i celem tych zespołów jest stworzenie
jakiegoś prototypu rozwiązania. Przez prototyp rozwiązania mam na myśli pomysł na biznes, wymyślenie eventu, może jakiejś akcji edukacyjnej, kampanii społecznej, cokolwiek, co będą grupy chciały zrobić, ale co będzie odpowiadało na realne potrzeby, które zaobserwuje zespół w swoim najbliższym otoczeniu. No i żeby ułatwić to, nadajemy ramy i strukturę, a wykorzystujemy do tego proces design thinking. To jest jedno z najbardziej popularnych w tym momencie podejść stosowane szeroko w biznesie do twórczego rozwiązywania problemów, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Sięgają po to tacy gracze na rynku jak IKEA, Volkswagen, SAP czy Google, więc dajemy szansę na pracę taką w oparciu o takie metody, jakie też później na rynku pracy mogą się przydać. No i to design thinking, które jest osią łączącą nam działania, uzupełniają warsztaty, które prowadzimy. Przed chwilą na slajdzie fragment pierwszych tych wprowadzających warsztatów mogliście zobaczyć, ale oprócz pracy, podczas której pokazujemy, jak rozpoznawać potrzeby, jak je diagnozować, jak w odpowiedzi na te potrzeby generować pomysły i prototypować ich wdrożenie, no to w pewnym momencie projektu zespoły mogą liczyć na wsparcie mentorów, doświadczonych osób, które reprezentują świat biznesu, nauki, które dzielą się swoją wiedzą i trochę jak tacy sternicy będą nadawali kierunek działań, podpowiadając młodym ludziom, którzy uczestniczą w tym projekcie, co jeszcze można by było zrobić, jakich pierwsze koncepcje bazujące na entuzjazmie i swoich doświadczeniach wnieść na wyższy poziom i być może też wprowadzić w przyszłości jako jakiś produkt na rynek. To wszystko jest zwieńczone finałową galą. Ona docelowo jest zaplanowana na początek 2022 roku. No i najlepsze zespoły będą mogły liczyć na atrakcyjne nagrody. To, co jest dla nas szczególnie ważne w ramach Laboratorium Innowacji, to to, że podczas ten program chcielibyśmy budować takie poczucie wpływu i zachęcać do twórczego eksperymentowania. W design thinking, które wykorzystujemy, jedną z podstawowych lekcji czy jednym z podstawowych założeń jest to, że popełnianie błędów jest w porządku, bo te błędy będą nas rozwijały. System edukacji często, czy później praca, nie promuje tych osób, które popełniają błędy, bo wszystko musi być zrobione idealnie. Ryzykujemy pieniądze, czas, nakład sił. Tutaj pokazujemy, że mylenie się jest okej i mylenie się może nas popchnąć do przodu. To też jedno z ważniejszych założeń tego programu. Trzeci z programów, w którym domknę część poświęconą temu, co oferujemy dla uczniów i uczennic szkół średnich, jest akcja Uniwersytet Zawsze Otwarty, bo z tego, co mówiłem do tej pory, można by odnieść błędne wrażenie, że aby skorzystać z oferty Uniwersytetu Łódzkiego w momencie, w którym nie jest się jeszcze studentem czy studentką, a dopiero do tej roli się przygotowujecie, no to trzeba być hiperaktywnym, kipieć od ambicji, chęci działania, mieć już pomysły na jakieś społeczne, edukacyjne projekty albo na prowadzenie własnych badań. Czy tak jest w rzeczywistości? No, jak powiedziałby Tadeusz Sznuk, otóż nie. W wielu wypadkach wystarczy po prostu ciekawość i akcja Uniwersytet Zawsze Otwarty, którą realizujemy od kilkunastu lat, idealnie wpisuje się w potrzeby tych osób, które dopiero poszukują swojej ścieżki i możliwości. Idea tego programu jest prosta. Uczniowie, uczennice, grupy zorganizowane mogą trafić do nas na Uniwersytet Łódzki do tego, żeby wziąć udział w pokazowych warsztatach, wykładach, wszystko po to, żeby poczuć klimat studiowania na Uniwersytecie Łódzkim i uczelnianych zajęć. W okresie pandemii te spotkania dość mocno zostały ograniczone, bo po prostu nie możemy przyjmować tak dużych grup, jak robiliśmy to wcześniej, ale z niecierpliwością oczekujemy też normalności i tego, żebyśmy mogli się znowu z wami spotkać twarzą w twarz, a nie tylko tak jak dzisiaj online. I to, co jeszcze wyciągnąłem i co myślę, że jest dużą wartością tego programu, to jest to bardzo szeroka, różnorodna oferta zajęć, bo w akcję Uniwersytet Zawsze Otwarty są zaangażowane wszystkie wydziały naszej uczelni, a przez to jesteśmy w stanie odpowiedzieć na
potrzeby i miłośników Netflixa, Elonsa i osób, które są, nie wiem, pasjonatami sztucznej inteligencji. I wyciągnąłem dla Was kilka takich przykładowych tematów spotkań, które realizują poszczególne wydziały, więc jak widzicie, i pojawia się jakieś odwołanie do science fiction i wątki z mediami społecznościowymi, sztuczna inteligencja. Można też pokombinować z kryptografią. Przerzucam na drugą stronę, bo chciałbym, żeby po jednej przynajmniej propozycji z każdego wydziału udało się to nam zobaczyć. Więc to oczywiście jest jakiś wycinek większej całości po tych propozycji, które przygotowaliśmy, jest kilkadziesiąt. No i wszystkie z nich bez problemu da się znaleźć na naszej stronie internetowej, więc gdyby ten wątek Was interesował, no to jak najbardziej tam odsyłam. Teraz chciałbym przejść dalej, chyba że macie jakieś pytania w tym momencie do tej części dla szkół średnich, to śmiało można je wpisać na czacie, postaram się pomóc i podpowiedzieć. Na razie nie widzę, dam jeszcze chwilę, jeśli ktoś pisze i startujemy dalej, jeśli w tym momencie nie ma jeszcze wątpliwości. Jeśli się jakieś pojawią, to też na pewno będziemy mieli czas na koniec naszego spotkania, żeby do nich się odnieść. No okej, to przejdźmy do rozdziału drugiego. Co jest oczywiste, to najwięcej możliwości czeka na studentów i studentki, no bo w końcu to z nimi pracujemy na co dzień. W tej części chciałbym Was zaprosić na szybki przegląd programów, akcji, inicjatyw, które sprawiają, że czas spędzony na Uniwersytecie Łódzkim i studia u nas mogą być świetną przygodą i takim czasem zainwestowanym we własny rozwój. Podzielę to na dwie większe części. I zacznę od czegoś, co można by było nazwać uczelnianym centrum dowodzenia karierą, czyli od biura karier, jednostki, w której pracuję na co dzień. Samo funkcjonowanie biura karier przy uczelni nie jest czymś zaskakującym. Tego typu jednostki prowadzą mniej albo bardziej aktywne działania, nie tylko w Łodzi, też w innych akademickich miastach. Czasem kojarzą się z czymś w rodzaju urzędu pracy dla studentów, miejscem, gdzie można znaleźć oferty pracy, praktyki, staży. Czasem, i to jest gorsza sytuacja, nie kojarzą się kompletnie z niczym, a ich istnienie jest dużą tajemnicą dla studentów i studentek. U nas na szczęście nie jest najgorzej, choć stale pracujemy nad tym, żeby docierać z naszą ofertą do kolejnych roczników, kolejnych grup, kolejnych kierunków. Dlaczego to robimy? Dlatego, że jesteśmy przekonani, że taka wizyta w biurze karier już na początku studiów może otworzyć przed Wami zupełnie nowe możliwości i przyspieszyć rozwój kariery zawodowej, wrzucić go po prostu na dobre tempo, na dobry tor. Jakie to są możliwości? No to sprawdźmy to. Na początek warsztaty i szkolenia. No i dotykamy bardzo różnych tematów, na przykład technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem. To widzicie teraz na slajdzie, to są takie warsztaty, które przed każdą sesją egzaminacyjną, kiedy to napięcie przed testami, być albo nie być na uczelni, narasta. Choć oczywiście takie warsztaty sprawdzają się dobrze nie tylko w momencie strasznie podwyższonego ryzyka i stresu, ale też w innych momentach roku akademickiego. One się cieszą sporym powodzeniem i zainteresowaniem. Nie są oczywiście jedynym tematem, który robimy. Razem z lokalnymi pracodawcami od 15 lat prowadzimy Akademię Kompetencji. W ramach Akademii Kompetencji zrealizowaliśmy około 800 szkoleń, prawie 13 tysięcy osób już z nich skorzystało, więc to tylko pokazuje skalę, jak duży jest to program i jak duże możliwości wyboru swojej ścieżki, czy pokazania się pracodawcom i czerpania z ich wiedzy na Uniwersytecie Łódzkim macie. Latem, kiedy na dobrą sprawę uczelniane korytarze świecą pustkami, życie trochę zwalnia, my się nie zatrzymujemy. Zapraszamy wtedy na Przystanek Pomysł. Przystanek Pomysł to jest wakacyjny kurs kreatywności, więc też w tym okresie, gdy wydawałoby się, że nie dzieje się nic, z Biurem Karier Uniwersytetu Łódzkiego jak najbardziej można się rozwijać. I
Pandemia przyniosła nowe wyzwania ze sobą. Dobrze radzimy sobie w pracy w sali szkoleniowej, ale też bez problemu odnajdujemy się w szkoleniach online. Dwa ostatnie zdjęcia, to są jakieś elementy też ze szkoleń, które realizujemy, wykorzystujemy narzędzia, które sprawiają, że to nie będą przegadane spotkania, faktycznie będzie można zanurzyć się w proces, doświadczyć nowych umiejętności i je rozwijać. Jakie umiejętności jeszcze rozwijać? Ano takie, które są potrzebne studentom, bo staramy się prowadzić takie cykliczne badanie potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu w naszej ofercie pojawiają się też kursy czy zajęcia, które rzeczywiście nie są jakimś naszym wyobrażeniem o tym, czego studenci i studentki potrzebują, ale co jest nam akcentowane, że faktycznie jest potrzebne i tego w uczelnianych zajęciach w takim klasycznym toku studiów brakuje. Na przykład teraz do dzisiaj trwa rekrutacja na rozbudowane, takie semestralne, trwające kilka miesięcy kursy Excela czy biznesowego angielskiego, ale też mówiąc o tej elastyczności, jesteśmy elastyczni nie tylko jeśli chodzi o tematykę szkoleń, którą badamy, sprawdzając te potrzeby, ale też jeśli chodzi o terminy. Świetnie zdajemy sobie sprawę, że osoby, które trafiają na uczelnię, to przychodzą tutaj nie tylko po to, żeby studiować, bo mają też swoje życie, swoje ambicje, swoje inne projekty czy cele, które starają się realizować i często próbują połączyć ze sobą studiowanie, na przykład z dodatkową pracą czy z aktywnością w organizacjach pozarządowych czy kołach naukowych, o których też jeszcze dzisiaj chwilę opowiem. No i z myślą o tym, że takie potrzeby się pojawiają wśród studentów i studentek, chcąc ułatwić połączenie tych różnych ścieżek do realizacji, też wprowadzamy na przykład taki cykl jak studenckie czwartki. Średnio raz w miesiącu prowadzimy popołudniowe czy wieczorne zajęcia, z których też można skorzystać i rozbudowywać swoje CV, zbierać nowe umiejętności bez konieczności martwienia się, okej, czy powinienem iść na wykład, czy iść raczej na szkolenie, czy tu się z tego zwolnić, czy wyjść wcześniej z pracy. No nie, u nas można też robić zajęcia, które są popołudniowe i rozwijać się nie tylko w godzinach pracy, biura karier czy tych takich najbardziej kojarzących się 8-16, kiedy chodzimy do pracy, znajdziemy też coś popołudniowo. Gdzieś podsumowując jeszcze i zbierając te warsztaty i szkolenia, to myślę, że tym, czym możemy się pochwalić, jest to, że mimo pandemii, gdzie w wielu miejscach wszystkie programy stanęły i nagle trzeba się było odnaleźć w nowej rzeczywistości, to my bardzo szybko umieliśmy się na Uniwersytecie Łódzkim do tych wymagań przerzucić, bo w samym tym roku, gdzie pojawiła się pandemia, zrobiliśmy 51 kursów, warsztatów i szkoleń, więc prawie co tydzień wypada jedna aktywność, którą proponujemy i na to wszystko złożyło się 1363 godziny zajęć, w których było 670 uczestników i uczestniczki. W tym roku jest jeszcze lepiej, bo jeśli mam dobre dane, to w poniedziałek będziemy mieli szkolenie numer 100, a już ponad 1000 osób w 2021 roku pojawiło się u nas na różnego rodzaju programach szkoleniowych, więc to cały czas się dzieje. Jeśli traficie do nas na studia, to też z tego możecie korzystać. Co więcej, z niektórych programów, tak jak na przykład z tych wakacyjnych kursów kreatywności, mogą korzystać osoby, które są w szkołach średnich, czy które już opuściły mury uczelni. Prowadzimy też działania otwarte po prostu dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo często trafiają do nas takie osoby, które mają jasno określony plan na siebie, które wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak ma wyglądać ich zawodowa przyszłość. Praca z takimi ludźmi to czysta przyjemność. Tyle tylko, że większość studentów i studentek jeszcze nie ma takiej pewności. Zastanawiają się nad kilkoma opcjami, nieśmiało szukają możliwości, tym, jaką ścieżką podążyć, chcą próbować nowych rzeczy, a czasem wręcz przeciwnie, boją się tego momentu, kiedy będzie trzeba wejść na rynek pracy i są trochę zagubieni, obawiając się i odkładając te decyzje na sam koniec, ten moment obrony swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Nie ma w tym absolutnie nic złego, bo też
ciężko oczekiwać, że w wieku 19 czy 20 lat będziemy już dysponować odpowiedzią na takie pytanie o idealną ścieżkę kariery i to, w jakim kierunku iść i podążać. To też się pojawiało zresztą na tym slajdzie, gdzie pytałem was o skojarzenia z uczelnią. Tam były te ciężkie wybory dotyczące studiów, ale to może nie jest najlepsza informacja. Te wybory i te pytania mogą się też pojawiać w trakcie całego procesu studiowania, bo to raczej nie jest tak, że jak idziemy już na jeden kierunek, to na pewno będziemy w tym obszarze pracować, nic się nie będzie zmieniało, nie będzie żadnych nowych wyzwań, ba, nawet w ramach samych kierunków często mamy do wyboru później specjalizację i coś będzie pasowało nam bardziej albo mniej i te pytania będą po prostu naturalne i to nic złego w tym, że pojawia się wątpliwość, co dalej ze sobą zrobić. I my na Uniwersytecie Łódzkim wychodzimy z takiego założenia, że studia powinny być czasem eksperymentowania i to eksperymentowania również na rynku pracy. Raczej odradzałbym czekanie na ostatni dzwonek i myślenie o tym wejściu na rynek pracy dopiero na kilka tygodni przed obroną licencjatu, kiedy to widmo znalezienia się na rynku pracy już realnie zagląda w oczy. Można liczyć u nas na uczelni na solidne wsparcie, no ale po kolei. Pierwszą z takich rzeczy, które robimy i które są pomostem do świata pracodawców, są targi pracy. One z jednej strony pozwalają zobaczyć, kto w ogóle jest potrzebny na rynku pracy, kto jest w tym momencie poszukiwany. Trochę pozwalają też zestawić swoje wyobrażenia z realną sytuacją, ale też to jest bardzo dobra szansa na to, żeby porozmawiać twarzą w twarz z pracownikami firm, korporacji, często też mniejszego biznesu, ale u nas na targach pracy pojawiają się też organizacje pozarządowe, więc to nie jest tylko tak, że ten top biznes jest jedyną ścieżką kariery, którą rekomendujemy. To taka rozmowa poza zobaczeniem, co pracodawca oferuje, jest też wartościowym kierunkiem do zobaczenia, ok, to nad czym ja jeszcze muszę popracować, żebym był czy była lepiej przygotowany do wejścia na rynek pracy i żeby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w momencie, w którym będę uczelnię opuszczać. Więc te targi pracy to jest świetna okazja do tego, żeby zrobić rozeznanie i żeby też pokazać się, dać się zapamiętać pracodawcom z dobrej strony. Najaktywniejsi studenci i studentki mogą liczyć na docenienie. Jedną z takich rzeczy jest stypendium pani rektor, ale nie trzeba mieć super wyników w nauce, żeby zdobywać nagrody czy stypendia, bo współpracujemy też dużo szerzej z biznesem czy z organizacjami. Takim przykładem na przykład mogą być nagrody Santander Universitades, które są rodzajem i finansowych stypendiów, i dostępu do różnych rodzajów programów rozwojowych, jak kursów języka czy innych działań, które są właśnie efektem pracy i wspólnych działań Uniwersytetu Łódzkiego i partnera, jakim jest Santander. Ale to nie jest oczywiście jedyna marka, z którą współpracujemy, bo realizujemy też wspólnie z globalnymi markami programy edukacyjne. Tu na przykład macie zrzut ekranu z warsztatów, które były poświęcone dobrostanowi cyfrowemu. Realizujemy taki program My Digital Life wspólnie z Microsoftem i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jesteśmy pierwszą uczelnią, która do niego przystąpiła. Takich wydarzeń jest więcej, bo też przycieraliśmy innym uczelniom szlaki, robiąc to, co widzicie teraz na slajdzie, program rozwoju kompetencji cyfrowych, który razem realizowaliśmy z Facebookiem. Mówiłem też w przypadku szkolenia o tym, że zapraszamy pracodawców do dzielenia się wiedzą z naszymi studentami i studentkami. Takim najbardziej standardowym programem jest ta Akademia Kompetencji, którą już od 15 lat realizujemy. Ale też na przykład dzięki współpracy z firmą Rossmann w naszej uczelnianej bibliotece parę tygodni temu została otwarta strefa coworkingowa, która jest takim miejscem spotkań, wydarzeń, inicjatyw, po które można sięgnąć, żeby wyciągnąć ze studiów więcej, więc to
przykłady połączenia biznesu i uczelni mówią chyba najlepiej o tym, że na Uniwersytecie Łódzkim nie zamykamy się wyłącznie do naszych katedr, ale wiemy też, jak wychodzić na zewnątrz i ułatwić naszej społeczności dotarcie do biznesu, czy szerzej w ogóle do tego otoczenia, bo otoczeniem nie tylko są instytucje biznesowe, ale też kultura, nauka czy organizacje pozarządowe. No ale poza tą współpracą z organizacją eventów czy wydarzeń, to co może być interesujące, to też jest to, że prowadzimy swój serwis rekrutacyjny, gdzie znajdziecie najświeższe oferty pracy, praktyki, staży. I bardzo często widzę, że u osób, które przygotowują się do pierwszych rozmów kwalifikacyjnych i do tego premierowego wejścia na rynek pracy, to pojawia się momentami nawet takie zniechęcenie. Okej, wszyscy szukają kogoś z dużym doświadczeniem, 3 do 5 lat. No a jak je zdobyć, jak dopiero startuje? W naszym serwisie rekrutacyjnym przede wszystkim znajdziecie oferty pracy, praktyki, staży, które są właśnie dedykowane studentom i studentkom, więc jest łatwiej wystartować i zbierać te pierwsze doświadczenia w trakcie studiów, bo takie oferty tu dla was przygotowujemy. Dodatkowo wysyłamy na płatne staże studentów i studentki, którzy biorą udział w takim programie Students Power i tego dotyczy ostatnie zdjęcie na tym slajdzie. Podsumowując, zbierając jeszcze te ważniejsze obszary współpracy z naszym otoczeniem, jeden slajd, nie będę go czytał, to tylko jako rzut oka na podsumowanie działań, które robimy. Szkolenia czy programy, które przedstawiałem do tej pory, są dostępne dla wszystkich chętnych, ale myślę, że o tym też warto powiedzieć. Mamy również ofertę szytą na miarę, bo możecie do nas przyjść już nie tylko do jakichś grupowych spotkań czy wielkich eventów, ale do takich bardziej kameralnych spotkań, które pozwolą poszukać odpowiedzi na pytania, które mogą wam towarzyszyć podczas studiów. No i taką podstawową rzeczą, którą robimy, jest doradztwo zawodowe, to indywidualne spotkania, podczas których pomagamy uporządkować sobie w głowie plan działania, rozmawiamy o mocnych stronach, o obszarach, które jeszcze warto rozwinąć, robimy testy kompetencji, podpowiadamy, jak doszlifować swoje CV, zresztą w najbliższy poniedziałek mamy szkolenie poświęcone temu tematowi. Ale oprócz tego idziemy też o krok dalej, bo mamy na przykład symulacje rozmów kwalifikacyjnych, które pozwalają przećwiczyć sobie odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania rekruterów w przyjaznej, życzliwej atmosferze, tak żeby później poradzić sobie ze stresem i mieć z tyłu głowy, okej, to pytanie tak naprawdę może dotyczyć czegoś zupełnie innego, więc jeśli kiedykolwiek zastanawialiście, czy zastanawiałyście się, jak odpowiedzieć na pytanie o oczekiwane wynagrodzenie, albo czy pytanie o to, gdzie widzicie siebie za 5 lat, ma jakiś sens, no to udział w takich konsultacjach z Izą, którą widzicie na zdjęciu, jak najbardziej pozwoli wam się do tego dobrze przygotować. Realizujemy też z takich rzeczy w indywidualnym wsparciu coaching kariery dla osób, które już rozpoczną swoją pierwszą pracę i chciałyby te pierwsze tygodnie jak najlepiej wykorzystać. Mamy też wsparcie doradcze dla osób, które myślą o tym, żeby założyć własną firmę, więc podpowiadamy, z czym to się wiąże, gdzie szukać środków na dofinansowanie, jak w oparciu o narzędzia, tak jak na przykład Business Model Canvas, przygotować się do tych pierwszych kroków jako przyszły przedsiębiorca. Więc z tego też u nas można skorzystać, a dla osób, które niekoniecznie czują się dobrze w ramach takich czy grupowych, czy indywidualnych spotkań, no to przygotowaliśmy też materiały do indywidualnej pracy. Można sobie u nas skorzystać z zeszytu ćwiczeń z kariery, który też nas krok po kroku przeprowadza przez możliwości rynku pracy i zaprasza do refleksji i pracy nad swoimi celami, ale też znajdziecie u nas na kanale na YouTubie, który prowadzi Biuro Karier, bo na uniwersyteckim kanale są trochę inne treści, też tam oczywiście zachęcam do spojrzenia. Znajdziecie cykl filmów, który podpowiada od tego, jak radzić sobie ze stresem, przez to, jak przygotować dobre CV,
aż po to, jak odnaleźć się na rynku pracy i dlaczego na przykład nie wypada zaczynać maila do pracodawcy czy wykładowcy od zwrotu witam. I tu podsumowanie na slajdzie tych podstawowych rzeczy składających się na indywidualne wsparcie, więc mamy doradztwo zawodowe, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, coaching kariery i wsparcie dla przedsiębiorczych. W tamtym roku ponad 300 osób z takich indywidualnych konsultacji u nas skorzystało, więc też w dogodnym terminie można się na to umówić. W końcu ostatni wątek, który poruszę w kontekście Biura Karier, to projekt szczególnie mi bliski, program ambasadorski. Programy ambasadorskie zwykle kojarzą się z korporacjami, które zapraszają do współpracy studentów i studentki. Te osoby mają dbać o widoczność pracodawcy na uczelni. My na Uniwersytecie Łódzkim podeszliśmy do tego zupełnie inaczej. Wymyśliliśmy sobie taki roczny program współpracy i inwestycji w intensywny rozwój, w której studenci i studentki mogą współtworzyć naszą ofertę. Z jednej strony po to, żeby uczyć się organizacji działań, z drugiej strony po to, żebyśmy rzeczywiście mogli odpowiadać na to, co społeczności Uniwersytetu Łódzkiego jest potrzebne. Znów, podobnie jak w przypadku Laboratorium Innowacji, wykorzystujemy tutaj podejście design thinking, a celem grupy, która bierze udział w danej edycji projektu jest stworzenie eventu, który będzie skierowany właśnie do studentów i studentek. Dotychczas realizowaliśmy dwie edycje. Tu widzicie część ambasadorów i ambasadorek, którzy uczestniczyli w pierwszej odsłonie tego programu. Jak wyglądała ich praca? Zaczęliśmy od tego, że badali potrzeby studentów i studentek, robili wywiady, rozmawiali o tym, co się na uczelni sprawdza, a co niekoniecznie się podoba, więc też jesteśmy otwarci na takie krytyczne głosy i chętnie ich słuchamy, bo one pchają nas do przodu. Na podstawie zebranych potrzeb i później sklastrowania większe grupy uczestnicy, uczestniczki generowali pomysły na działania. Też sami pozyskiwali sponsorów, partnerów, dbali o plan komunikacji i w końcu całą organizację wydarzenia. No i efektem ich pracy była taka trzydniowa akcja pod hasłem czy istnieje życie po studiach? Stąd kolejne odwołanie do tytułu dzisiejszego spotkania, poszukiwacze życia po studiach. Na szczęście okazało się, że to życie po studiach istnieje. Ale z czego to się w ogóle składało? Tu widzicie pierwszy dzień akcji. On był poświęcony możliwościom, po które warto sięgnąć w trakcie studiów, więc też trochę temu, o czym teraz opowiadałem. Elementem drugiego dnia i osobiście uważam to za jeden z mocniejszych elementów tego programu, był speed dating z absolwentami, bo dzięki temu uczestnicy i uczestniczki mogli zderzyć swoje wyobrażenia czy przekonania o pracy, a też pracy takiej mniej oczywistej, czy takiej, gdzie jest mniej ofert, jak na przykład nie wiem, laboranta, czy dziennikarza, czy kogoś, kto zdecydował się na realizację ścieżki swojej kariery w organizacjach pozarządowych. Więc można było z nimi porozmawiać o tym, co ze studiów się przydało, a nad jakimi kompetencjami jeszcze trzeba popracować. I ważne też jest to, że te osoby, które były naszymi gośćmi, poza tym, że dzieliły się swoją perspektywą, no tam były osobami, które stosunkowo niedawno, do 3-5 lat wcześniej ukończyły studia, więc miały dość bieżące informacje na temat tego, jak ten rynek wygląda, jakie są możliwości. Dzięki temu mogły ukierunkować dalsze działania uczestników, uczestniczek tego wydarzenia, którzy w takim speed datingu brali udział. Zwieńczeniem tej akcji był panel dyskusyjny, który był poświęcony rozwojowi technologicznemu i temu, jak on będzie wpływał na nasze życie, jakie są zagrożenia, jakie są możliwości. Drugą edycję działań dość brutalnie przerwała nam pandemia, bo przed jej wybuchem zdążyliśmy przejść w zasadzie przez cały proces. Doszliśmy do takiego momentu, gdzie w naszych uniwersyteckich kanałach już studenci i studentki mogli głosować na jedno z czterech wydarzeń, które podobałoby im się najbardziej, no ale niestety nie mogliśmy go wdrożyć, bo weszły te przepisy, gdzie w pewnym momencie uczelnia przeszła do świata online. Mam nadzieję, że jeszcze do tych pomysłów wrócimy. Natomiast byłoby nie fair z mojej strony, gdybym nie zaprezentował, nie pokazał wam przynajmniej tych osób, które za tymi dobrymi pomysłami stały. To są bohaterowie i bohaterki drugiej edycji programu ambasadorskiego.
jeszcze ten program ambasadorski. Podsumowując, mieliśmy dwie edycje, 20 osób wzięło w nich udział, 40 godzin warsztatów tej dynamicznej pracy w oparciu o design thinking. To, co dla mnie jest najmilsze i najważniejsze, jak kontaktuję się dalej z tymi osobami, to wiem, że dla części z nich ten program był trampoliną do tego, żeby trafić do tych miejsc, w których teraz pracują, bo to było coś nieoczywistego. Uczelnie po prostu tego typu programów do tej pory nie robiły. My przecieraliśmy szlaki i z tego jestem szczególnie dumny i cieszę się, że mogłem poznać te wspaniałe młode osoby, które miały zapał i determinację, żeby zrobić coś przy okazji uczenia się dla swoich kolegów, koleżanek z innych lat. I to dla mnie było super. Drugi wątek, gdzieś pokazujący jeszcze, jak wykorzystywa studia, odnosi się do trzech takich elementów. Pierwszy z nich to organizacje studenckie. U nas na UE działa ponad 170 kół naukowych, organizacji studenckich i to jest świetny sposób na to, żeby zebrać doświadczenie, które będzie wykraczało poza tą standardową opcję nauki. To jest świetna okazja, żeby realizować swoje pasje, uczyć się organizacji eventów, budować sieć kontaktów, która też będzie do wykorzystania w momencie, jak będziecie wchodzić na rynek pracy. Obszary zainteresowań czy działalności kół są bardzo szerokie. Niektóre wydają publikacje, inne robią swoje konferencje naukowe albo po prostu dają szansę na to, żeby spotykać się z ludźmi, którzy myślą podobnie i dla których podobne rzeczy jak dla was są ważne, więc bardzo serdecznie polecam ten rodzaj działań. Może się też, być może u części z was pojawić pytanie, czy chcę później trafić do biznesu, czy chcę prowadzić jakieś badania naukowe, no i czy można być naukowcem już podczas studiów, kiedy w ogóle najlepiej rozpocząć swoją karierę akademicką. Uniwersytet Łódzki jest dobrym miejscem na start. W ostatnich latach przyznaliśmy ponad 1 000 000 złotych badaczom i badaczkom, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukową ścieżkę, a wszystko za sprawą studenckich grantów badawczych. To jest coś, co chyba mógłbym nazwać pomostem pomiędzy młodymi ludźmi z naukową pasją, a już doświadczonymi i uznanymi badaczami. Ten program realizujemy od 2017 roku. On jest taką szansą na przeżycie naukowej przygody. Dotychczas było 5 edycji. W ramach tych 5 edycji na naukową przygodę wyruszyło 317 osób i wygląda to tak, że studenci i studentki pod okiem swoich opiekunów planują, a później realizują własne projekty badawcze. Do dyspozycji mają nie tylko wsparcie doświadczonych naukowców, doświadczonej kadry, ale też zaawansowany sprzęt badawczy czy infrastrukturę Uniwersytetu Łódzkiego, która normalnie nie byłaby w ich zasięgu, więc to jest świetny program na start do tego, żeby rozpoczynać taką naukową karierę. Do tej pory mówiłem bardzo dużo o rozwoju naukowym, o programach, które wspierają start na rynku pracy, ale to nie jest wszystko, co robimy, bo tak sobie myślę, że równie ważne jest wsparcie wtedy, kiedy coś się nie udaje, kiedy się zatniemy, doświadczamy jakiegoś kryzysu, przychodzą do nas złe emocje i choć ciężko by było w tym kontekście mówić o takim klasycznym programie rozwojowym, to tak sobie myślę, że z pewnością nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że dbanie o emocje, o ten rozwój psychofizyczny czy o swój dobrostan jest równie ważne, no bo ciężko oczekiwać, że będziemy angażować się w cokolwiek, kiedy nie będziemy mieli pewnych rzeczy, emocji, nastroju czy swojego dobrostanu uporządkowanego. I na Uniwersytecie Łódzkim dbamy o ten aspekt, bo jak doświadczacie kryzysu i ciężko wam poradzić sobie z emocjami, no to możecie przyjść do Akademickiego Centrum Wsparcia. O tutaj. To jest taka jednostka, która powstała na bazie doświadczeń biura do spraw osób z niepełnosprawnościami i profilaktyki uzależnień, ale jej działalność jest o wiele szersza. Na przykład możecie się wybrać do strefy relaksu, wyciszyć, zregenerować. Ta strefa relaksu, jak widzicie, prezentuje się całkiem nieźle. Do waszej dyspozycji jest też zespół ekspertów, psychologów, logopedów, konsultantów, którzy na przykład
pomogą wam popracować nad efektywnością uczenia się. Akademickie Centrum Wsparcia promuje hasło osiem dbania, więc też dbajcie o siebie, jak traficie na Uniwersytet Łódzki, będziecie w dobrych rękach, jeśli coś będzie działo się nie po waszej myśli. Tutaj jeszcze wybrane główne obszary wsparcia jako uzupełnienie, a my, ponieważ powoli zbliżamy się do końca czasu, który mamy, przejdźmy już do ostatniego, trzeciego rozdziału i ostatniego wątku, o którym chciałbym powiedzieć, bo obrona pracy magisterskiej, odebranie dyplomu wcale nie musi oznaczać końca przygody z uczelnią. My dbamy na Uniwersytecie Łódzkim o to, żeby budować długofalowe relacje z naszymi absolwentami i absolwentkami. I na sam koniec króciutko o dwóch inicjatywach, które są dowodem na to, że społeczność, którą tworzymy na Uniwersytecie Łódzkim, to społeczność, która opiera się na długotrwałych i pielęgnowanych relacjach. Pierwsza z dwóch inicjatyw to klub absolwenta. Każda osoba, która kończy na Uniwersytecie Łódzkim studia, może przystąpić do sieci i korzystać z przywilejów, jakie daje widoczna na slajdzie karta absolwenta, tutaj w formie wygodnej aplikacji. No i jakie to są korzyści? Wśród tych korzyści znajdzie się na przykład rabaty na usługi i produkty partnerów, to jest około 50 firm, od turystycznych przez instytucje kulturalne, jakieś gastronomiczne. Posiadacze karty mogą też taniej skorzystać z oferty studiów podyplomowych, które realizujemy, czy mają dostęp do bogatych zasobów biblioteki uniwersyteckiej, mogą korzystać z obiektów sportowych naszej uczelni. W tym momencie sporo osób to robi, bo ponad 10 tysięcy osób jest posiadaczami karty absolwenta i z tych zniżek korzysta. Dodatkowo w ramach klubu absolwenta realizujemy też wydarzenia, które są im dedykowane, takie jak wykłady eksperckie, spotkania okolicznościowe czy zjazdy absolwentów. Mówiąc wprost, nie zapominamy o tych ludziach, którzy byli wcześniej na Uniwersytecie Łódzkim i nasze mury już opuścili. Ale też to, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to taka autorska inicjatywa Absolvent VIP. I ta inicjatywa zaprasza do współpracy z uczelnią naszych wybitnych absolwentów i absolwentki. Docenieniem ich sukcesu jest to, co widzicie na slajdzie. Ręcznie wykonana taka ceramiczna statuetka jabłka. To jabłko ma symbolizować z jednej strony owoc ciężkiej pracy po to, żeby zdobywać wiedzę, ale z drugiej strony też, i to ładne słowa nawet sobie wynotowałem, dojrzały owoc z gałęzi wielkiego drzewa wiedzy, jakim jest uniwersytet. I rzeczywiście tak jest. Nagradzamy wybitnych absolwentów i absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego. Możecie ich kojarzyć i je z telewizji, z polityki, biznesu, mediów, z bardzo różnych obszarów. No ale jaki w takim razie związek te osoby i ich sukces mają z programami rozwojowymi? Taki, że nasi absolwenci VIP dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami ze studentami i studentkami, którzy biorą udział w projekcie mentorskim Absolvent VIP. I to jest coś, czym przecieraliśmy w Polsce szlaki. W tym momencie prowadzimy nabór do 9. edycji. Jesteśmy bardzo dumni z tych działań, tym bardziej, że robiliśmy to jako pierwsi w Polsce. Bo uczestnicy i uczestniczki tego programu, tutaj określani jako mentees, trafiają mniej więcej na pół roku pod skrzydła mentorów. I te role mentorów właśnie odgrywają absolwenci VIP. Praca przez kolejne tygodnie i miesiące pozwala uwalniać potencjał, weryfikować pomysł na siebie, nawiązać kontakty, które byłyby poza wszelkim zasięgiem studentów w takim klasycznym toku nauki. I bardzo ważne też jest to, że tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby spijać mądrość z ust mentorów czy podążać ich śladami. Chodzi o to, żeby doświadczenie mentorów i mentorek pomagało uczestnikom i uczestniczkom tego programu w pisaniu własnej historii. I takie
cykliczne gdzieś spotkania. Tutaj widzicie przykładowe pary mentorskie z wcześniejszych edycji. To jest relacja 1:1 tej pracy, a my, żeby przygotować studentów i studentki do tej pracy 1:1, przygotowujemy też takie wcześniej warsztaty wprowadzające, podczas których zastanawiamy się, jak wyznaczać cele, jak najlepiej wykorzystać ten okres pracy z mentorami, z ich opiekunami. Tak, żeby ten program był okazją do intensywnego rozwoju, który będzie wykorzystywał zasoby, które mentees już posiadają. I tu widzicie na tym GIF-ie zrzut z jednego z ćwiczeń z ostatniej edycji programu, gdzie prosiliśmy uczestników i uczestniczki o to, żeby wskazali swoje mocne strony czy coś, co najlepiej ich charakteryzuje. Ja jestem spokojny o to, że poradzą sobie świetnie na rynku pracy. Teraz jest nabór do 9. edycji, a mnie, dochodząc do końca naszego spotkania, nie pozostaje nic innego niż zaprosić Was do odkrywania możliwości, które dla Was przygotowaliśmy na Uniwersytecie Łódzkim. Większość z nich znajdziecie na naszej stronie internetowej, a gdybyście mieli czy miały potrzebę też skontaktowania się ze mną, no to najłatwiej znaleźć mnie w tych miejscach. Bardzo dziękuję.